Dni Pszczyny to jakby nie było największa i najważniejsza tego typu impreza w Pszczynie. No i w związku z tym wymaga odpowiedniej organizacji, odpowiedniego przygotowania, co nie jest łatwe. No i o tym powie nam pan Michał Czernek, dyrektor Pszczyńskiego Centrum Kultury, ponieważ właśnie to PCKUL jest organizatorem Dni Pszczyny. I moje pytanie brzmi tak, co trzeba zorganizować, przygotować, co trzeba zrobić i co trzeba zapewnić, żeby te Dni Pszczyny mogły się odbyć? Myślę, że nie mamy czasu na to, żeby to wszystko wymieniać, bo to zajęłoby nam co najmniej kilkadziesiąt minut, ale chcę powiedzieć, że o Dniach Pszczyny 2012 myślimy już teraz. Już teraz zaczynamy myśleć, co pozmieniać, co wprowadzić w przyszłym roku. Zrobimy pewnie tak, jak w roku ubiegłym, czyli gdzieś na przełomie września, października ogłosimy konkurs artystyczny na zaproponowanie programu przy odpowiednich kosztach, które tylko w części, to chcę podkreślić, tylko w części są pokrywane z budżetu Pszczyńskiego Centrum Kultury, czyli z budżetu gminy. Bardzo dużą część tych pieniążków uzupełniają sponsorzy, których jest całe mnóstwo i którzy bardzo zadowoleni są z frekwencji ludzi. Przy dobrym programie ta frekwencja jest i przy dobrej pogodzie. Przygotowania trwają praktycznie później pełną parą od początku roku, kiedy musimy przygotować całą dokumentację. To jest impreza masowa, która wymaga opinii kilku instytucji, policji, straży pożarnej, sanepidu i tak dalej, które narzucają te instytucje pewne wymogi. Chodzi tak naprawdę o bezpieczeństwo. No a później jest spełnianie wymogów artystów, które są nie mniejsze i czasami w riderach technicznych, czyli w opisach, co oni potrzebują, są szczegóły w postaci na przykład 300 gram orzeszków, ale nie solonych. I takie wymagania trzeba spełnić, bo jeżeli tych orzeszków nie będzie, to zespół nie wystąpi, tak te kontrakty są sformułowane. I kaprysy muszą być spełniane wszystkie. Ja bym tego nie nazwał kaprysami, bo tylko po prostu pewnymi wymaganiami. Jeżeli tych wymogów nie spełnimy, to przecież możemy zaprosić kogoś innego, kto nie będzie jadł orzeszków i kto nie będzie miał żadnych wymagań, ale nie przyciągnie takich tłumów jak w ubiegłym roku Maryla Rodowicz, która nie była kapryśna absolutnie. Podobnie jest z Kają i podobnie jest z zespołem Dżem. Oni są przyzwyczajeni do pewnego standardu, do pewnego poziomu, na przykład hotelu. W związku z powyższym trzeba im to zapewnić, prawda? Bo jeżeli nie zaprosi ich Pszczyna, to pojadą do innego miasta. Przy Dniach Pszczyny pracuje, to nie jest przesada, to jest kilkaset osób, prawda? To jest kilkaset płotków, które tutaj ogradzają, które powodują, że impreza jest bezpieczna, że impreza jest wydzielona. To są pracownicy służb ochrony, służb informacyjnych. To jest mnóstwo stoisk gastronomicznych, mnóstwo sponsorów, gdzie każdy chciałby mieć najlepsze miejsce i każdy chciałby na tym jak najwięcej zarobić, najwięcej pokazać. To wszystko ze sobą trzeba pogodzić, co nie jest łatwe, ale najgorsze mamy za sobą. Najgorszy jest poranek pierwszego dnia, kiedy oni tutaj przyjeżdżają i kiedy to trzeba zadbać, żeby na przykład była droga ewakuacyjna dla straży pożarnej, żeby osoby, które wchodzą na koncerty, też mogły bezpiecznie z tego koncertu wyjść. Więc tej pracy jest dużo, ale staramy się współpracować z osobami odpowiedzialnymi, osobami takimi, którym można zaufać i którym możemy powierzyć pewne zadania i wiemy, że je wypełnią od początku do końca.